Włoszakowice uczciły święto Konstytucji 3 maja uroczystą mszą za ojczyznę. Odbyła się w parku. Msza w intencji ojczyzny koncelebrowana była przez dwóch kapłanów, proboszcza Andrzeja Szulca i wikarego Karola Maciejaka. Jej uroczysty i wyjątkowy charakter podkreślał udział pocztów sztandarowych i chórów żeńskiego Mater Dei oraz męskiego imienia Karola Kurpińskiego. Podczas mszy tradycyjnie odnowiono śluby jasnogórskie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Poświęcono także tarczę Bractwa Kurkowego.